Na świecie jest mnóstwo rzeczy, z którymi mamy do czynienia każdego dnia, ale tak naprawdę nie mamy pojęcia, do czego służą. Na pewno niejednokrotnie spotkałeś się z sytuacją, w której z pozoru myślisz, że wiesz, do czego coś służy, a finalnie okazuje się, że nie wiesz, z czym to się je. Rozwiejemy Twoje wątpliwości w 10 przypadkach. Dajcie znać, czy któreś z nich były Wam znane. Pierwsza pętla z tyłu koszuli. Istnieją trzy wiarygodne wyjaśnienia takiego stanu rzeczy. Pierwsze wydaje się oczywiste: pętla służy do zawieszenia koszuli. Drugie pochodzi z minionych epok, gdy używano jej do wiązania krawata. Trzeci pomysł jest najbardziej romantyczny. Mówi się, że studenci na amerykańskim uniwersytecie usuwali pętle z koszuli, gdy zaczynali spotykać się z dziewczynami. Był to znak, że jest już zajęty. Drugiego wybrzuszenie na kablu zasilania laptopa, na pewno zauważyłeś ten element na swoim kablu. Jest to korelik ferrytowy, który tłumi hałas o wysokiej częstotliwości w obwodach elektronicznych. Trzeciego maleńki otwór w oknie samolotu, dwa kawałki szkła z tworzywa sztucznego, pleksiglasu, są wykorzystywane do wytwarzania okien w samolotach. Otwór pomaga wyrównać ciśnienie między środkiem kabiny, a tym, co znajduje się na zewnątrz. Czwartego niebieska część gumki, kogokolwiek o to zapytasz, usłyszysz odpowiedź, że służy do usuwania śladów pióra. Nie do końca jest to prawda. Okazuje się, że służy do wycierania tego, co zostało napisane na papierze o większej gęstości i grubości. Producenci szybko zorientowali się jednak, że ludzie nie potrafią korzystać z tej części, dlatego dorobili do tego ideologię o wycieraniu pióra. Niekiedy posuwają się tak daleko, że w reklamach deklarują skuteczne usuwanie trwałych śladów. Piątego poziome dziurki na koszuli, dlaczego w tym miejscu są poziomo, podczas gdy reszta jest pionowo? Otóż chodzi o rozpinanie się koszuli. Mniej prawdopodobne jest, że tak się stanie, gdy dziurki są poziomo. Szóstego dodatkowe oczka w sportowych butach, niewiele osób zwraca na nie uwagę, ale zostały zaprojektowane po to, aby wiązać sznurówki w taki sposób, aby na przykład zapobiec otarciom pięt i kostek podczas chodzenia. Siódma dziura w łyżce do spaghetti. Dziura w łyżce do spaghetti została zaprojektowana tak, aby można odmierzyć odpowiednią ilość makaronu potrzebną do przygotowania jednej porcji. Ósma mała kieszonka w dżinsach, po raz pierwszy pojawiła się w spodniach firmy Levi's w 1873 roku i była przeznaczona na kieszonkowe zegarki. Do dziś producenci oficjalnie nazywają ten element zegarkową kieszonką. Dziewiąty otwór w skówce długopisu. Ludzie często mają nawyk, że wkładają do ust długopisy. W obawie przed tym, aby połknięte skówki nie zrobiły krzywdy, producenci zrobili w nich dziurki. Liczyli, że gdy element znajdzie się w chawicy, otwór pomoże w oddychaniu. Niestety prawda jest zupełnie inna, ponieważ wydzielina i tak blokuje dziurę. Dziesiątemu dołączony materiał do nowych ubrań. Skrawki materiału służą do tego, aby sprawdzić, jak ubranie będą reagować na proszki czy wybielacze.